O nadziei wczoraj wysłuchaliśmy mistrzowskiego wykładu. No mój nie będzie mistrzowski. To tak tytułem wstępu, natomiast postaram się, żeby to nie było długie. To już przyspieszymy może trochę. Nasze wspólne filozofowanie jest górskie, więc zamysł jest taki, że żeby było bardziej górsko, zresztą dziś byliśmy w Bacówce, to żeby myśli o nadziei zaczerpnąć głównie od Tischnera, ale chciałabym zacząć od nie Tischnera. Chciałabym zacząć od Gabriela Marcela, który wczoraj się w wykładzie mistrzowskim pojawił i który stwierdził, i w swoim stwierdzeniu pozostaje raczej osamotniony, chociaż podobne intuicje można by znaleźć u Pipera, że nadzieja, która stanowi tajemnicę, a nie problem, może być tylko tam, zaistnieć tylko tam, gdzie jest miejsce na cud. Już tylko miejsce na cud. Jeżeli by się z tą myślą zgodzić, trzeba przyjąć, że w życiu często kategorii nadziei nadużywamy, łącząc ją z czymś, co jest nie przestrzenią cudów, ale co leży w naszej mocy, w sferze naszej kontroli, planów, dążeń, możliwości. No tymczasem nadzieja miałaby się stosować do tego, co nam się wymyka, co jest poza naszą kontrolą, może nie zupełnie, ale jednak poza, na co nie możemy wpłynąć, albo nie całkowicie możemy, choć bardzo byśmy tego pragnieli. Odpowiedź na tak rozumianą marcelowską, zarazem jak się wydaje bardzo ludzką nadzieję, leży po stronie absolutu, czy też Boga, czy też losu, bo może można to spróbować zlaicyzować. Czyli na nadzieję jest miejsce tylko tam, gdzie racjonalnie nie można już mieć nadziei. Czyli nadzieja może nie wymyka się w sferze racjonalności, ale sięgając poza horyzont wiedzy, o czym pisze Marcel, sięga poza racjonalność i poza pasywność. To było wczoraj w wykładzie mistrzowskim. Nadzieja może być aktywna albo pasywna. Wydaje mi się, że w wypadku tej marcelowskiej nadziei, która może być tylko tam, gdzie jest miejsce na cud, ona z pewnością jest ponadracjonalna, ale absolutnie nie musi być ani nieracjonalna, ani pasywna. Aktywność i racjonalność są w pełni pożądane, są ok, ale nadzieja jakoś je przekracza. Może dotykać tylko spraw najważniejszych, więc raczej nie ma nadziei na dowiezienie pizzy, chociaż może w Bacówce dzisiaj ktoś miał. I raczej nie ma sensu mieć nadziei na zdanie egzaminu, bo to nie jest racjonalne. Racjonalne jest się przygotować do egzaminu. Nie, nadzieja ma dotyczyć spraw najważniejszych i takich, w których nie możemy się zdać wyłącznie sami na siebie, w których musimy się jakoś otworzyć na rzeczywistość. No to tyle Marcela na początek. Nie był jedynym, który, jak wiemy, o nadziei pisał. W sumie filozofowie pisali o nadziei niemało, choć chyba nie tak wiele, na ile temat by zasługiwał. Wydaje się, że gdyby tak patrzeć na twórczość różnych autorów, można wskazać trzy podstawowe punkty, do których oni tam od Blocha przez Pipera, Rickera, Taylora, do odwołujących się w ostatnich dekadach do tej kategorii Edith Wyszogrod, Annette Bayer, Avishaya Margalita pozostają zasadniczo zgodni, choć z pewnymi niuansami, różnicami. Można powiedzieć tak, nadzieja jest dla człowieka czymś fundamentalnym, czy to modusem bycia, tak powie Bloch, czy elementem ludzkiej kondycji, czy czymś, co człowieka wyróżnia od innych bytów. Żywień nadziei. Drugie. Nadzieja pozwala się poruszać pomiędzy poszczególnymi wymiarami czasowymi, łączy
teraźniejszość, przyszłość i przeszłość. I trzecie, może najbardziej podstawowe, nadzieja stanowi przeciwieństwo rozpaczy. Albo beznadziei, albo beznadziejności, ale ta rozpacz się pojawia, mam wrażenie, najczęściej. Doświadczenie nadziei w naszym codziennym życiu, już nie u Marcela, pojawia się zarówno w codzienności w odniesieniu do spraw drobnych, chociaż dalej będę utrzymywać, że nie do pizzy, ale także w odniesieniu do właśnie tego, co największe, najważniejsze, do nieśmiertelności, do rzeczywistości ostatecznej, do znalezienia odpowiedzi na fundamentalne pytania, odkrycia sensu życia, wreszcie pragnienia bycia zapamiętanym. To jest zresztą taki dobry przykład czegoś, na co ludzie zdają się powszechnie mieć nadzieję, a co jest poza ludzką kontrolą. Typowo ludzkie doświadczenie nadziei, fundamentalne doświadczenie, wiąże się z czasowością i z refleksyjnością. Nadzieja naturalnie nakierowana jest na przyszłość, no tak jest skonstruowana, taka jej istota, ale wpisuje się we wszystkie wymiary. Wyrastając z tego otwarcia na przyszłość, ku której się wybiega myślą, którą się planuje, na którą się oczekuje, jakoś pomaga w zmaganiach z teraźniejszością, bo skoro coś zrobimy, że przyszłość będzie lepsza, no to już dziś, tu, teraz może nam być lepiej. Łatwiej. W takim sensie nadzieja otwiera nowe horyzonty, pozwala wierzyć w spełnienie zamierzeń i w sens aktualnie podejmowanych działań i starań. I nie jest także oderwana od przeszłości. Pozwala z niej czerpać wzorce, nakierowuje na wartości, bo pokazuje, co kiedyś było dla nas ważne, co było najważniejsze, co widzimy z dzisiejszej perspektywy, że kiedyś było dobre, więc należałoby to kontynuować, należałoby ku temu się kierować, na to mieć nadzieję. Przekraczając porządek minionych doświadczeń oraz własne dawne postaci, nadzieja się w człowieku, ludzka nadzieja się doskonali i buduje i tym samym czyni przyszłość otwartą na doskonalenie, na naprawianie błędów, dawnych błędów i na urzeczywistnianie dobra. No i taka nadzieja choćby częściowo uwalnia człowieka z lęku, zarówno przed enigmatyczną, nieznaną przyszłością, jak i przed powtórzeniem błędów, porażek przeszłości. Jest więc pewnym regulatorem tego stosunku przeszłość-przyszłość, czy teraźniejszość-przeszłość-przyszłość. Dzięki temu umacnia ludzką sprawczość, aktywność, konstytuując zdolność do działania i zakorzeniając w teraźniejszości, w której mamy możliwości, na którą mamy możliwości oddziaływania już teraz. Oparta jest na elementach niewiedzy, optymizmu i zaufania. O tym pisze na przykład Annette Bayer. To chodzi zarówno o zaufanie kierowane do samego siebie, własnych możliwości, własnej aktywności, ale także do innych, już poza nas. Nadzieja i zaufanie, o czym pisze Bayer, są powiązane, opierają się wzajemnie na sobie. Zarazem jednak to nadzieja ma większy zasięg, nadzieja zaufanie przekracza. Może się pojawić tam, gdzie racjonalnie nie ma już komu zaufać. I gdzie rzeczywistość podlega ludzkim wpływom w bardzo ograniczonym stopniu. Czyli niemal jak u Marcela, jeżeli ten ludzki wpływ jest ograniczony. Z nadzieją zawsze wiąże się ryzyko zawodu, rozczarowania, niespełnienia. Stąd sama postawa nadziei wymaga odwagi, gotowości podjęcia ryzyka. Obok zaufania, o tym też pisze Bayer, nadzieja ma jeszcze jednego partnera, jakim jest strach. I teraz, jeśli mamy do czynienia z nadzieją,
to na ten strach odpowiadamy własną odwagą i aktywnością. Nie jest nam dana raz na zawsze. Człowiek o jej utrzymanie stale walczy, często traci nadzieję, po to, żeby ją odzyskać, albo żeby zyskać kolejną. W takim sensie Charles Taylor wprowadzał określenie kołowrotek nadziei i beznadziei. To jest dobro pożądane, ale i mocno deficytowe w naszym życiu. Tymczasem jej przeciwieństwa, rozpacz i beznadzieja, budzą grozę, odbierając sens, a my się utraty sensu bardzo boimy. W ujęciu Leszka Kołakowskiego nadzieja i rozpacz, podobnie jak niepewność, obawa i radość, okazują się zabarwieniami świadomej antycypacji, odniesienia do przyszłości i całego ludzkiego sposobu istnienia. I teraz u Tischnera, już przechodzimy do Tischnera, napięcie między tymi biegunami nadziei i rozpaczy jest bardzo ważne, bardzo charakterystyczne, przy czym rozpacz nie jest jednym z zabarwień naszego życia, ale jest tym, co może człowieczeństwo zabić. Jest bardzo groźna. Ale u Tischnera pojawia się zagadkowy trochę trzeci, środkowy element pomiędzy nadzieją a rozpaczą. Jest melancholia, która jest albo niedojrzałą, zgaszoną nadzieją, albo zarazem niepełną, jeszcze niezrealizowaną, niedopełnioną rozpaczą. Tischner pisze, że w polskiej filozofii, literaturze szczęśliwie brak opisów i świadectw rozpaczy, takiej wielkiej rozpaczy, natomiast dużo w niej melancholii, która jest słabszą formą beznadziejności w ten sposób. I pisząc to, Tischner zwraca uwagę na polski, typowo polski kryzys nadziei, który nie jest jednak nieprzezwyciężalny, który można pokonać choćby dzięki tradycyjnej religijności, ale przede wszystkim dzięki racjonalności i przyjmowanej świadomie postawie refleksyjnej i krytycznej. Melancholia jest w zasadzie nastrojowością, jest bardzo mocno oparta na elementach emocjonalnych. Także jest to zarazem niedopełniona, niedojrzała, niedopowiedziana rozpacz, ale i doprowadzona do połowy i paradoksalnie zatrzymana radość, albo przemieniona w smutek radość. Pisząc o melancholii, Tischner chętnie pisał o melancholii sarmackiej, czyli lęku przed niespełnieniem naszych nadziei i ambicji, przed banalnością jutra, przed naszą własną banalnością, przed tym, że okażemy się zwyczajni. To miałaby być typowo polska postać melancholii, która rodzi się z rozdźwięku między idealną wizją świata, między wielkimi oczekiwaniami, a prozą takiej banalnej, szarej rzeczywistości, która się nie chce zmieścić, jak on pisze, w wizji triumfu albo zgonu, która jest nie do pogodzenia z marzeniami o bohaterstwie i która wreszcie rodzi się z drobnych, codziennych porażek. Ona też ma charakter ambiwalentny, to nie jest całkiem złe, bo do głosu dochodzi w sarmackiej melancholii zadzierzystość, która jest pewną postacią odwagi, czy imitacją odwagi, która wiąże się z licznymi bodźcami, także szlachetnymi, która wiąże się z wielkimi marzeniami. Natomiast tu jest właśnie rozdźwięk, ponieważ porażki, które melancholie rodzą, są prozaiczne, no i często zawinione, przynajmniej po części. Dlatego budzą rozgoryczenie, drażnią smak.
sama geneza sarmackiej melancholii jest nieuchronnie ambiwalentna, ponieważ wiąże się zarówno z błyskotliwością, inteligencją, bogactwem wyobraźni, ale i skłonnością do zadowalania się niskim poziomem argumentacji, do łatwego usprawiedliwiania się i usprawiedliwiania zawinionych porażek, do maskowania kompleksów. Wyrastać z niej może upodobanie do odświętności, dążenie do kolorytu, pragnienie do heroizmu, także pewna twórczość, a więc rzeczy niewątpliwie dobre, ale także skłonność do cierpiętnictwa, skłonność do unikania fundamentalnych pytań, zamknięcie na innego, przyjmowanie w kontaktach z innym postawy obronnej. Paradoksalnie w skład opisywanej przez Tischnera sarmackiej melancholii wchodzi także element nadziei, mimo że ona jest gdzieś tam punktem środkowym na linii między nadzieją a jej przeciwieństwem, to byłaby taka niedookreślona nadzieja na to, że te wszystkie porażki uda się przezwyciężyć, a przyszłość ostatecznie okaże się czasem triumfu i bohaterstwa. Troszcząc się o kształt polskości, polskiej mentalności, polskiej solidarności, Tischner temu zjawisku przygląda się krytycznie, przy czym podkreśla, że tym, co krytyce podlega i tym, co jest niebezpieczne, co może być złe, nie jest ta charakterystyczna dla Polaków nastrojowość, forma emocjonalności, ale wybór takiej formy emocjonalności, konsekwentny wybór dla wyrażania siebie i sposobu własnego istnienia. Co jest, co może być dość unikalne, Tischner nadzieję zestawia nie tylko z zaufaniem, rozpaczą i melancholią, ale także z pamięcią. Nadzieja dojrzała, nadzieja właściwie ukształtowana, wolna od sarmackich, nieco infantylnych naleciałości oraz pamięć, świadoma pamięć, tak indywidualna, należąca do pojedynczego człowieka, jak i pamięć zbiorowa, pamięć wspólnoty, mają stanowić dwie podstawowe duchowe moce, które w dążeniu do pojednania chroniącego przed licznymi niebezpieczeństwami pojawiającymi się w obliczu trudnych momentów. Te niebezpieczeństwa to przede wszystkim rozpacz, beznadzieja, ucieczka w świat utopii i fantazji. Mają człowieka ratować, umacniać, mają budować wspólnotę. Dobra? W ich współdziałaniu znowu się jednoczą wymiary czasowości, nadzieja pragnie lepszego jutra, a pamięć pozwala czerpać nauki z minionych klęsk. W oparciu o pamięć ludzka nadzieja staje się nadzieją myślącą, więc jedynym właściwym sposobem zaangażowania w świat, w życie wspólnoty, w konkretne dzieje społeczności, której jest członkiem. Ostatecznie myśląca nadzieja oparta o znajomość historii, poczucie wspólnoty i własnej tożsamości. Nadzieja bardzo racjonalna w tym wypadku w oparciu o przeszłość. Odnosi się do prawdy, której jednak nie wolno zawężać do prawdy historycznej. Co pozwala w odpowiedzi na trudne doświadczenia, porażki, klęski, sytuację upadku najpierw zrozumieć, aby później próbować ją przezwyciężyć. I w takim momencie próby przezwyciężenia budzi się zniszczona przez klęski i porażki odpowiedzialność, znów zarówno indywidualna za bycie sobą, jak i zbiorowa za bycie wspólnoty, co otwiera na rzetelne zwycięstwa, na twórczość, wreszcie na heroizm, który jest jakimś takim niespełnionym marzeniem współczesnego człowieka, zdaniem Tischnera. Ostatecznym celem tej tischnerowskiej myślącej nadziei byłoby wychowanie odpowiedzialnego i świadomego człowieka, który jest
zdolny do trzeźwego osądu rzeczywistości, także przeszłości, który zna przeszłość swoją, swojej rodziny, swojego narodu, społeczności, który potrafi korzystać z dziedzictwa tej przeszłości, ale i śmiało patrzeć w przyszłość, w pełni się angażując, mądrze kreując swoją aktywność. To wiąże go, tak, człowiek jest świadom szeregu wiązań ze sprawą, z minionymi wydarzeniami, a nade wszystko z konkretnymi ludźmi. Jest dzięki temu zdolny do angażowania się w konkretne, ważne dla niego relacje, które jego tożsamość budują. I teraz już na koniec, tischnerowska nadzieja wymaga ciągłej syntezy treści pamięci i ciągłej walki o właściwy kształt pamięci, otwarcia na nowe dane w dążeniu do prawdy, w gotowości porzucenia pewnych błędnych treści, w gotowości dopuszczenia możliwości reinterpretacji przeszłości czy własnej wizji przeszłości. Im żywsza okazuje się taka nadzieja, tym więcej w człowieku i jego stosunku do świata jest spontaniczności i otwarcia na jutro. I tutaj na sam koniec można przywołać innego autora, Wacława Hryniewicza, który dodatkowo w podobnym tonie stwierdzi, że im żywsza jest ludzka nadzieja, tym więcej w niej humoru. I już może nie będę przedłużać. Dziękuję bardzo. Pobożnieje dzięki temu. Ja miałem chyba to wczoraj powiedzieć też w kontekście wystąpienia profesora Filka, ale to może powiem to w tej chwili. Ja mam wrażenie, że tego stanowiska Marcela można by było do pewnego stopnia bronić. I to chociażby w kontekście takiego sporu, no bardzo współczesnego, między Jeanem Luc'iem Marionem a Jacques'em Derridą o kategorię dar. Pytanie jest następujące. Czy są w życiu człowieka, czy są w jego, nie wiem, egzystencji, byciu w świecie, jak sobie tam chcemy, takie doświadczenia, które mogą mu być w sposób radykalnie tylko i wyłącznie dane, których on nie jest w stanie w żaden, ale to żaden sposób wypracować. Mało tego, one są tak bardzo dane, że sama nadzieja na daność tego czegoś już jest elementem owego daru. Już jest elementem owego daru. W przypadku Tischnera to będzie, on poświęca temu problemowi troszkę miejsca w swoich dziełach, to jest pytanie o łaskę. To jest oczywiście pytanie o łaskę, ale nie tylko w kontekście religii, tylko w ogóle o doświadczenie łaski czy łaskawości w życiu człowieka, a mianowicie takiej sytuacji, kiedy człowiek staje w totalnej bezradności i wręcz oczekiwanie na to, że owa bezradność nie jest tym, co ostateczne, już jest elementem owego daru, który ma dopiero zostać dany. Trochę na modłę augustyńską czy paskalowską, nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już nie znalazł, tak? Czy nie wiem, nie miałbyś pragnienia, gdybyś nie przeczuwał tego, że ono może zostać spełnione. I teraz, oczywiście problem polega na tym, profesor Filek wczoraj o tym częściowo mówił, że Derrida i Marion spierają się o to, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dar był darem. I to jest pytanie o to, jak bardzo dar musi być darem, żeby w ogóle mógł być darem. Tak? Ja wiem, że to trochę brzmi tautologicznie, ale chodzi o dar. Wiem, kończę. Pytanie jest, czy między innymi, albo inaczej, czy kwintesencją właśnie radykalnie pojętej nadziei nie jest właśnie coś takiego, to znaczy, że człowiek jest pewną otwartością, czy pewną możliwością przyjęcia pewnego daru, czy pewnej daności, mimo że, albo właśnie dlatego, że sama ta otwartość już jest elementem owej daności, w taki sposób,
że człowiek tak naprawdę jedyną rzecz, którą ma do zrobienia, to jest przyjęcie. On nic więcej nie może zrobić, nie jest w stanie tego wypracować. I być może właśnie sytuacjami, które trochę na coś takiego naprowadzają, są takie sytuacje, o których profesor Filek wspominał, czy ty chyba użyłeś takiego określenia, że sytuacja, w której człowiek, o cudzie coś wspomniałaś chyba w kontekście Marcela, że może się wydarzyć cud, ja ale to jest taka sytuacja, że ja już nic nie mogę. Jak się wydarzy coś spoza mnie, rewelacja, ale ja już nie mogę nic. Zgadzałabym się z takim skrajnym ujęciem nadziei i gdyby szukać przykładu, to obok łaski podałabym tutaj miłosierdzie, czyli sytuacja, w której racjonalnie nie możemy oczekiwać, że ktoś się wobec nas w jakiś wielkoduszny, współczujący, przekraczający racjonalne zrozumienie, mimo że zawiniliśmy, powiedzmy, sposób zachowa, a ktoś jednak w ten sposób wychodzi nam naprzeciw. Czy to jest też łaska? Nie jest. Ale to nie będziemy wchodzić w dyskusję długą. Inny odcień, inny... łaska bazuje na racjonalności jednak bardziej, na kryteriach myślowych, na sprawiedliwości. Miłosierdzie bazuje na porządku uczuciowym, absolutnie to przekraczając. To ja chciałem króciutko właśnie, jestem uczniem doktora Sitka, profesora Olecha. Staram się szybko zadać pytanie. Mianowicie tam pani mówiła o tej melancholii, o tej sarmackiej melancholii i gdzie, w którym dziele Tischner o tym pisał i czy on się powołał na jakieś fakty historyczne, bo tak wyczułem, że to ewidentnie do doświadczeń historycznych on to wspominał. O sarmackiej melancholii on pisze w krótkim tekście Zarys sarmackiej melancholii przede wszystkim. Natomiast ja w tej chwili nie pamiętam, za 15 minut mogę zajrzeć i odpowiedzieć, ale jeżeli szukać u Tischnera dużo odwołań historycznych, bardzo rzetelnie poprowadzonych, to należy zajrzeć do rozmów z Castel Gandolfo. Tam, o których my dziś rozmawialiśmy, tam jest takie bardzo rzetelne studium, tylko też muszę sprawdzić z 84 roku. Jest duży tekst o nadziei i pamięci, bardzo rzetelnie odsadzony w historii Polski. Właśnie taką krytykę pewnych postaw i nie wiem, jak się zajmują, chociażby Brzozowski podejmował ten temat walk narodowych Polaków. Przy czym ja zbierałam w ogóle z różnych tekstów i łączyłam, ale tam, gdzie jest sarmacka melancholia, tak dużo tego nie ma i więcej jest odwołań do literatury romantycznej. Natomiast chyba 84, nie wiem, czy ktoś z Państwa by wiedział, ale jest jeden tom Castel Gandolfo właśnie, gdzie jest taki duży tekst w zasadzie historyczny z mnóstwem krytyki historycznej. No to dziękujemy jeszcze raz.